Cześć wszystkim! Tu Adrianna i dziś zapraszam Was na Q&A, czyli filmik, w którym odpowiem na kilka Waszych pytań. I chciałabym, żebyście podczas oglądania tego filmu czuli się jak na kawce z przyjaciółką. Mam nadzieję, że mi się to uda. I jeżeli chcecie więcej filmów typu Q&A, to proszę pokażcie mi to kciukami w górę. I pod tym filmem możecie zostawiać pytania do następnego Q&A. Pierwsze i najczęściej pojawiające się pytanie to ile masz lat? Więc ku zdziwieniu dużej grupy osób, mam prawie 21 lat, urodziłam się 29 lipca 1995 roku. Wiem, że nie wyglądam na 21 lat, mam dość dziecinną urodę, natomiast w ogóle mi to nie przeszkadza i przyzwyczaiłam się do tego, że ludzie myślą, że jestem dużo młodsza. Miałam też kilka śmiesznych sytuacji związanych z moim wiekiem, bo zazwyczaj ludzie nie wierzą mi, że mam tyle lat, ile w rzeczywistości mam. I kiedy miałam 18 lat, chciałam wejść do klubu, to pan na bramce pyta się, tak patrzy na mnie i mówi, a ona ile ma lat? No i mówię, no ja już mam 18. On tak, 18? Dziewczyno, ty to masz najwyżej 14. W tym miejscu chciałabym pozdrowić wszystkich z dziecinnymi twarzami. Piątka. Drugie najczęściej pojawiające się pytanie to czy mam chłopaka? I tak, mam chłopaka. Mam chłopaka od 6 lat, więc już bardzo długo. I pytacie się mnie też, czy nagram boyfriend tak, czy pokażę go. Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Nie wiem, czy on by w ogóle chciał. I też nie wiem, czy chciałabym tak wkroczyć w swoją prywatność, bo to jest już taki duży krok w stronę mojego życia. Nie wiem, jeszcze się nad tym zastanowię. No ale tak, mam chłopaka. I to dość długo. Czy masz Snapchata? Tak, mam Snapchata, założyłam specjalnie dla Was. Tu gdzieś będzie się wysiedlała nazwa mojego Snapchata i oczywiście wszystkich bardzo serdecznie zapraszam i mam nadzieję, że mnie na Snapchacie poznacie jeszcze lepiej i że wejdziemy w jeszcze głębszą relację. Było też bardzo dużo pytań co do tej mojej sukienki, którą miałam na tamtym filmie, więc to jest sukienka z New Looka. Ty masz farbowane włosy? Tak, ja farbuję swoje włosy. Tutaj mam pofarbowane na trochę ciemniejszy kolor niż mam w rzeczywistości. Tutaj mam włosy rozjaśnione. To nie jest takie ombre, to nie nazwałabym tego ombre, ja mam po prostu taki sztuczny odrost zrobiony, ponieważ nie jest mi dobrze w ciemnych włosach, nie jest też mi dobrze w zajasnych włosach, a tutaj mam tak wszystko fajnie wyważone. I nie wiem, czy powiedziałam, ale mój naturalny kolor włosów to jest taki typowo polski myśli blond. Tu znalazłam bardzo fajne pytanie. Czy dziwisz się z tak szybkiego przyrostu subskrypcji? I tak oczywiście dziwię się, ponieważ na początku tych subskrypcji przybywało dużo mniej, po jeden subskrybent dziennie, po dwa. Natomiast teraz jest tego dużo więcej, ja bardzo się cieszę. Cieszę się z każdego subskrybenta jak dziecko, jakbym mogła, to bym skakała przed tym laptopem i cieszyła się, że a, nowy subskrybent. I może Wam się wydawać, że dla mnie subskrybenci to jest taka jedna wielka masa ludzi, z której ja nikogo nie poznaję. Natomiast nie, jeżeli ktoś komentuje mi pod każdym filmem, udziela się, to ja już naprawdę zauważam te osoby i wchodzę z nimi w takie minimalne kontakty i to jest super, to jest naprawdę... super. Pytanie od Roxy. Czy masz rodzeństwo? Nie mam, jestem jedynaczką. Jak długo będziesz kręciła na YouTube? Myślę, że dopóki będzie mi to sprawiało radość, to będę kręciła. Czy lubisz swoich fanów? Kocham swoich fanów. W jakim sklepie najczęściej kupujesz? W H&M-ie, ponieważ mają całkiem ciekawe ubrania i też niedrogie. Czy masz jakąś część The Sims? Tak, mam prawie wszystkie części z dwójki. Mam też kilka części trójki, ale dużo bardziej podobała mi się dwójka i w nią najczęściej grałam. A jeżeli je masz, odtworzysz serię. Tu chyba chodzi o to, czy będę grała, czy będę robiła takie let's play'e. Być może. Napiszcie mi, czy chcielibyście zobaczyć, jak gram w Simsy, nie wiem. Pozdrowisz? Tak, pozdrawiam Roxy. O, znalazłam kolejne fajne pytanie. Czemu akurat tęczowe jednorożce Adrianny? Więc wybrałam tą nazwę, bo chciałam, żeby była jakaś taka wesoła, śmieszna, kolorowa. Wiele osób mi mówi, że ojej, jakie to dziecinne, jakie to niepoważne. Ale słuchajcie, po co być poważnym w życiu? YouTube to jest przede wszystkim zabawa. Nie traktujmy tego jak nie wiadomo co poważnego, jak nie wiadomo jaką pracę. To jest po prostu hobby, zabawa. Więc czemu nie miałoby być śmiesznie i dziecinnie i niepoważnie? Nie widzę problemu w tej nazwie. Plaża czy góry? Góry, ponieważ ja lubię taki aktywny odpoczynek, lubię sobie pochodzić po górach, po muzeach, byłam nad morzem, natomiast dużo bardziej odpowiada mi klimat w górach. Kot czy pies? Pies. Czekolada mleczna czy biała? Biała. O, zgasło mi. Galaretka czy kisiel? Kisiel, ja w ogóle nie lubię galaretki, dla mnie to jest taka stężała, słodka, kolorowa woda. Dzień czy noc? Dzień. Gofry czy pancakesy? Gofry! Lubisz jednorożce i rody zapy? Lubię. Chciałabyś być jednorożcem?
Nie, lubię być człowiekiem, no ale może na jeden dzień. Czy masz tatuaż? Nie, nie mam na ciele tatuaży, natomiast myślę, że kiedyś sobie zrobię. Czy zrobisz back to school? Myślę, że zrobię. Patrycja pyta, czy czytasz książki? Jeżeli tak, to poleć jakąś. Tak, jak już wiecie, uwielbiam czytać książki. Moją ulubioną książką jest Wiedźmin. I oczywiście tą książkę bardzo serdecznie polecam. Morze czy góry? Góry. Lato czy zima? Lato. Śląsk czy Dolnośląsk? Dolnośląsk. Hotel czy motel? Hotel, choć motel chyba tańsze. Blok czy dom? Dom. Tęcza czy jednorożec? Jednorożec tańczący na tęczy. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. H&M czy krop? H&M. Tu jest bardzo fajne pytanie, ile zajmuje Ci nagranie filmików? Więc zrobienie jednego filmu zazwyczaj zajmuje mi cały dzień, ponieważ ta łatwiejsza część to jest nagranie filmu, natomiast później przychodzi montaż i jak już duża część z Was zauważyła, ja mam dość ciekawy, taki trochę niespotykany na kobiecym YouTube montaż, ponieważ ja dość dużo czasu spędzam nad montażem, uważam, że wycięcie początku i końca i wstawienie tego to jest troszeczkę za mało i po prostu przekazuję mój szacunek do Was przez fajnie zrobiony, fajnie zmontowany, śmieszny film. Lubisz jeść? O, bardzo lubię jeść, to jest jedno z moich największych hobby, jeżeli można to tak nazwać. Wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie. Co lubię w życiu robić? A potem zacznij to robić. Jeżeli wejdziecie na mojego Instagrama, którego wam tutaj podlinkuję, to zobaczycie, że ja co chwilę wstawiam zdjęcie jakiegoś jedzenia. Nagrasz 50 faktów o mnie? Na pewno nagram. Kornela pyta, studiujesz? Jak tak, to jaki kierunek? Tak, studiuję filologię rosyjską. Как дела, ребята? Я вас очень-очень люблю i żałuję wam mnoga szczęścia i zdrowia. Муа! Co byś zrobiła, gdyby do twojego pokoju przez okno wleciał Pegas z wiewiórką na sobie i zaczęli tańczyć Macarena? Zaczęłabym tańczyć razem z nimi. Czy znasz Harry'ego Pottera? Tak, jasne, znam go osobiście. Zaraz jak skończę nagrywać, to robię popcorn, przyleci na miotle i będziemy sobie oglądali w telewizji mecz Quidditcha. I może ostatnie pytanie od Oli. Co byś robiła, gdybyś nie nagrywała na YouTube? I myślę, że robiłabym to co zwykle, czyli spotykałabym się ze znajomymi, czytała, pracowałabym, uczyłabym się. To co zwykle. Tak, to już wszystkie pytania w tym odcinku. Pamiętajcie, że pod tym filmem możecie zostawiać mi pytania do następnego Q&A. Wpadajcie na mojego Snapchata, którego nazwa będzie się wyświetlała gdzieś tutaj, oraz na naszą grupę facebookową Tęczowo Jednorożce Adrianny. Zasubskrybujcie mój kanał oraz zostawcie mi łapki w górę. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pink, fluffy unicorns, dancing on rainbows.